Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będą drobiowe galaretki. Dlaczego mówię galaretki? Dlatego, że będziemy je robili w takich pojemniczkach szklanych. A później oczywiście to wyłożymy pięknie na plater. Chodzi o to, żeby miały jakąś fajną, niewielką formę. Co nam będzie potrzebne? Kilka ćwiartek, to znaczy się z kurczaka, które w tej chwili zagotujemy. Chodzi o co? Żeby puściła szumowina. Wiecie, żeby się zebrała ta piana na wierzchu, to potrwa około 15 minut. No i jak widzicie, zebrała się szumowina, woda jest mętna i taką byśmy mieli galaretkę, gdybyśmy to zostawili. Teraz tego się pozbędę, po prostu wyleję, przepłukam mięso i zaleję z powrotem zimną, świeżą wodą. Tak jak mówiłem, tak i zrobiłem, zobaczcie, teraz tak. Nogi z powrotem lądują w garnku, tak jak wspominałem, one są przepłukane. Weźmy je trochę tutaj, poukładajmy, żeby się jeszcze warzywa zmieściły. I teraz tak. Wrzucam kawałek selera. Trzy marchewki, dość duże. Chociaż ich wszystkich nie zużyjemy, ale później będzie jeszcze rosło. Dużą jedną cebulę. Gdzieś ją tam wciśnijmy. I jedną pietruszkę. Do tego wrzucam łyżeczkę ziaren pieprzu, czy pieprzu w ziarnach. Trzy duże liście laurowe i 2, 4, 6 sztuk ziaren ziela angielskiego. I powiedzmy płaską łyżkę soli. I teraz zalewam to wodą, tak by przykryła mięso i warzywa. To wlałem 1 litr i teraz wleję kolejny. Od momentu zagotowania się wody w garnku zmniejszę płomień i będę gotował do miękkości mięsa. Potrwa to około godziny czasu. A więc do zobaczenia. Mięso jest już ugotowane, więc wyjmujemy je z garnka. Mięso odstawię, a do pojemnika teraz przecedzę trochę bulionu. To znaczy trochę litr. Odmierzyłem, zobaczcie, równiutki litr. Dlaczego tak odmierzyłem? Dlatego, że później będę dodawał żelatynę. I chciałbym, żebyście wiedzieli, ile mniej więcej żelatyny dodać właśnie na taki litr wywaru. I teraz musimy poczekać, aż to wszystko trochę przestygnie. Pamiętajmy, że żelatyny nie wolno rozpuszczać w gorącym bulionie czy w gorącym wywarze. On nie może mieć więcej niż 60 stopni. Musi być taki, wiecie, dość ciepły, ale nie bardzo gorący. Wywar sobie tutaj stygnie, a ja teraz oddzielę mięso od kości. Ono jest jeszcze gorące, dlatego użyję dwóch widelców. Skóra potrzebna nam nie będzie. Mięso jest bardzo miękkie, więc trudności wielkich nam to nie sprawi. Bierzemy tylko same białe, mięciutkie mięso. Zobaczcie. Na razie będę tak kalecznie trochę robił, ale to nic. Chodzi o to, że nie mam zbyt wiele czasu. Mięso od kości oddzielone, zobaczcie. I teraz tak. To na chwileczkę odstawię, bo muszę pokroić marchewkę.
Myślę, że dwie sztuki wystarczą. Marchewka pokrojona, więc teraz zajmiemy się wywarem. Musimy rozpuścić w nim żelatynę, ale żeby to zrobić, najpierw musimy żelatynę rozpuścić w zimnej wodzie. To jest bardzo ważne. Chodzi o to, żeby ona napęczniała. Ja mam żelatynę w płatkach. Tutaj mam jej 20 gramów i tyle będę dodawał na litr wywaru. I zalewam zimną wodą, bardzo zimną wodą. To jest bardzo ważne. I wody nie za dużo, tylko troszeczkę. I niech ona sobie pęcznieje, a my w tym czasie będziemy nakładali nasze mięso i dodatki do szklaneczek. I dodajemy po troszeczkę marchewki. Zobaczcie, coś takiego. Możemy dodać troszeczkę zieleniny. To znaczy się natkę pietruszki dodam w ten sposób. Będzie pięknie, smacznie i kolorowo. Teraz dodam troszeczkę kukurydzy. To jest kukurydza z puszki. Dosłownie po kilka ziaren. Zielony groszek. To jest zielony groszek. On był mrożony, ale wcześniej był blanszowany. Kupujemy w paczkach. Dosłownie po kilka sztuk. I teraz mięso. Przesypujemy ponownie kukurydzą, groszkiem. Teraz dodam granaty, to znaczy się owoce granatu, takie rubiny, gdzie pięknie wyglądało. Dodam teraz troszeczkę natki pietruszki, tak zakończę, to będzie dno, jak odstawimy, więc zróbmy to w ten sposób. Następnie biorę wywar, namoczoną żelatynę i rozpuszczam wszystko w wywarze. Chwilę musimy pomieszać, żeby żelatyna się dobrze nam rozpuściła. I teraz tak, jak już dokładnie wszystko, wiecie, przestygnie, włożę do lodówki i poczekam do całkowitego zastygnięcia się galaretek. A więc spotykamy się za jakieś 12 godzin. No i moje galaretki są pięknie zastygnięte, zobaczcie. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie, estetycznie i bardzo kolorowo, no i pewnie smacznie. A więc teraz co musimy zrobić? Wydobyć je ze szklaneczek. I jak to zrobić? Już Wam pokazuję. To nie jest trudne. Wystarczy mały, cienki nożyk i wkładamy z jednej strony i delikatnie ruszamy, tak żeby dostało się powietrze. I gotowe. Galaretki są wyjęte z pojemników. Zobaczcie, jak one pięknie się tutaj prezentują. Więc teraz musimy spróbować. Zobaczcie, jak pięknie wygląda w przekroju. I on smakuje.
pachła. Jest delikatna. Mięso rozpływa się wręcz w ustach. I te kawałki granatu dają taki, wiecie... Pychota. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film, i życzę Wam smacznego.